Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Czy niepełnosprawni skorzystają na reorganizacji ruchu na osiedlu Orła Białego? Nowe parkingi na Nowym Mieście? Co z nieczynnym przystankiem na osiedlu Czecha? Zapraszam. Miasto inwestuje w parkingi. W naszej dzielnicy 15 marca ruszą dwa parkingi w formule parkuj i jedź. Mają to być miejsca, w których kierowcy zostawią swój samochód i w dalszą trasę pojadą komunikacją miejską. Ale to nie koniec inwestycji parkingowych w naszej okolicy. Przy ulicy Świętego Rocha również ma pojawić się utwardzony teren z miejscami postojowymi. Kolejne parkingi Park and Ride zostaną otwarte 15 marca na Nowym Mieście przy ulicy Warszawskiej oraz przy rondzie Starołęka. Mają one zachęcić do poruszania się po mieście transportem publicznym. Parkingi są otwarte 7 dni w tygodniu, oprócz większych świąt, przez całą dobę z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30 w nocy. Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingach w godzinach ich otwarcia uprawnia karta PK, elektroniczna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja doktorancka z ważnym biletem okresowym zawierającym strefę A. Bilet ZTM nie musi należeć do kierującego pojazdem. Właścicielem może być też współpasażer. Przypominamy, że na podstawie powyższych biletów okresowych można korzystać na terenie miasta Poznania z pociągów należących do Kolei Wielkopolskich i Polregio bez dodatkowej opłaty. Jeśli nie posiadamy ważnego biletu na karcie PK, możemy opłacić parkowanie w kasie parkingowej za 10 zł i jechać komunikacją za darmo. Park and Ride na ulicy Świętego Michała dysponuje 100 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami. Park and Ride Rondo Starołęka dysponuje 57 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą optymalną nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadeszeniem oraz zestawem naprawczym. Końcowy odcinek ulicy Świętego Rocha prowadzący w okolice Warty doczeka się remontu. 1 marca została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Dziś wzdłuż ulicy na dziko parkują głównie studenci Politechniki Poznańskiej oraz mieszkańcy podpoznańskich miejscowości, którzy zostawiają tu auto i przesiadają się na tramwaj. Dojazd do miejsca parkingowego wymaga raczej wysokiego nadwozia, ale już za kilka tygodni ma się to zmienić. Ten fragment ulicy Świętego Rocha do tej pory był takim nieutwardzonym, no, klepiskiem, możemy powiedzieć wprost. To się zmieni. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Mamy nadzieję, że do końca marca wykonawca przejmie teren budowy i rozpocznie przebudowę. Dzięki remontowi zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Poprawią się też walory estetyczne tej okolicy. Parking zostanie utwardzony. Po obu stronach jezdni powstaną chodniki, będą również nasadzenia drzew. Nie zabraknie miejsc postojowych, miejsca postojowe będą prostopadłe. Na końcu ulicy, która pozostanie nieprzejezdną, będzie zatoka do zawracania. Ulica będzie też oświetlona, odwodniona. Od momentu rozpoczęcia prac wykonawca będzie miał 100 dni na zakończenie wszystkich robót. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 1 000 000 zł. Miasto ma w planach z czasem wprowadzić zarówno na tym parkingu, jak i na parkingach w okolicy Politechniki Poznańskiej, ale także na Śródce, strefę płatnego parkowania. Głośną pobudkę mieli mieszkańcy osiedla Orła Białego 44 we wczesnych godzinach porannych we wtorek 9 marca. Wszystko przez kierowcę autobusu, który zjechał z ulicy i prawie uderzył w blok. Pojazd najpierw przejechał przez trawnik, potem wjechał na parking i uderzył w samochód. Zniszczył także ławkę i skuter. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez policję, kierujący autobusem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wpadł w poślizg. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Nowy park, nowa zieleń, nowe alejki, ale tradycji musi stać się zadość. Na Ratajach parki powstają z przerwami i to nie tylko w czasie, ale również w ścieżkach. Na osiedlu Armii Krajowej od zeszłego roku powstaje nowy teren zieleni urządzonej. Będzie on częścią parku Rataje. Zamontowano już ławki, stoją też latarnie. Posadzone zostały drzewa i krzewy. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych alejek spacerowych. Niektórzy wybrali się już, aby na nich trochę poskakać.
I właśnie ta umiejętność jest szczególnie przydatna podczas korzystania z nowych chodników, ponieważ w dwóch miejscach znajdują się takie przerwy. Czy zostaną one uzupełnione, czy tak już pozostanie, czy drzewa znajdujące się w przerwach zostaną wycięte, a może przesadzone? Pytania nasuwają się same, zwłaszcza że na Ratajach mieliśmy już kilka lat temu do czynienia z przerwą w chodniku. Wtedy problemem okazała się konieczność wykupu niewielkiej działki z rąk prywatnego właściciela. Na szczęście w przypadku tych ubytków sprawy gruntowe nie stanowią przeszkody. Przeszkodą są natomiast, jak widać, drzewa. O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej, który jest odpowiedzialny za utworzenie parku. Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź. W dniu 11 marca 2021 roku osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadzą oględziny terenu. Urząd Marszałkowski podejmie ostateczną decyzję, jaki zakres prac zostanie ewentualnie wykonany przez ZZDM. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że decyzja dotycząca tego, czy drzewa mogą zostać wycięte czy nie, ma zapaść w ciągu kilku następnych tygodni. Jeśli Urząd Marszałkowski zezwoli na wycinkę, wtedy bruk zostanie uzupełniony. To nie będzie jednak koniec budowy parku. W tym roku Zarząd Zieleni planuje dokończenie budowy ścieżek od ulicy Pawiej do Ronda Żegrze. Uruchomione ma zostać również oświetlenie. Pieniądze na utworzenie parku na osiedlu Armii Krajowej przeznaczył Miejski Samorząd Pomocniczy Rataje. POSiR wlewa wodę do Jeziora Maltańskiego. Nieckę wypełni około 2 milionów metrów sześciennych wody za niespełna 3 tygodnie. Od początku listopada na Malcie trwały prace związane z oczyszczaniem zbiornika. Z dna Jeziora Maltańskiego wywieźliśmy ponad 4000 metrów sześciennych namułów, 7 ton śmieci. Oczywiście były to też takie śmieci, które niestety poznaniacy wrzucali na dno jeziora, do Jeziora Maltańskiego. Znalazły się między innymi hulajnogi, rowery, też takie drobniejsze rzeczy, komórki. Śmieci było mniej niż podczas poprzedniego oczyszczania jeziora. Przy okazji tych działań POSiR prowadzi także inne prace konserwatorskie, które mają na celu przywrócenie torowi regatowemu odpowiedniego standardu wymaganego przez organizatorów najważniejszych zawodów kajakarskich i wioślarskich, czy zapewniające zachowanie odpowiedniej głębokości we wszystkich punktach. POSiR wraz z odmulaniem dna przeprowadził konserwację wieżyczek sędziowskich oraz nabrzeży. Te wszystkie zabiegi wpłyną pozytywnie na jakość wody w Jeziorze Maltańskim. Mamy nadzieję, że będzie rzadziej dochodziło do zjawiska zakwitu sinic i że będą mogli z jeziora korzystać nie tylko kajakarze i wioślarze, ale również wszyscy poznaniacy, na przykład latem na kąpielisku. Pomóc ma też zarybianie odpowiednimi gatunkami i napowietrzanie wody. Spuszczając wodę z Jeziora Maltańskiego wyłowiliśmy ponad 20 ton ryb i teraz te ryby będą musiały wrócić do jeziora, oczywiście w narybku, a więc trudno powiedzieć, jaka to będzie masa, natomiast te gatunki, którymi będzie zarybiane Jezioro Maltańskie, to przede wszystkim gatunki drapieżne, a więc szczupak i sandacz. Kolejne oczyszczanie dna Malty i odmulanie zbiornika odbędzie się za 4 lata. W ostatnich latach na ratajskich osiedlach pojawiło się sporo takich niebieskich miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów wożących osoby niepełnosprawne. Jednak są jeszcze okolice, w których brakuje stosownych oznaczeń, choć wiadomo, że pojawiają się w nich niepełnosprawni. Tak jest na parkingu przy przychodni lekarskiej na osiedlu Orła Białego. Na osiedlu Orła Białego przed przychodnią. Uwagę na ten stan rzeczy zwróciła nam osoba, która chciała z takiego miejsca skorzystać, ale go zabrakło. Tu stoją samochody i tu stoją auta i tu. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze spółdzielnią mieszkaniową Osiedle Młodych, ponieważ to ona zarządza miejscami postojowymi wokół przychodni. Okazuje się, że rejon ten, jak i całe osiedle, jest objęty projektem reorganizacji ruchu samochodowego sporządzonym w 2019 roku. Te projekty organizacji ruchu wskazują, w jaki sposób my jako kierownictwa osiedli mamy umieszczać zarówno znaki pionowe, czy znaki poziome,
Takie znaki mogą się dodatkowe pojawić, których wcześniej nie było i tutaj mieszkańcy mogą zauważyć właśnie te zmiany. Te projekty stałej organizacji ruchu, one mają na celu przede wszystkim uregulowanie tej najważniejszej kwestii z punktu widzenia mieszkańca, czyli jego bezpieczeństwa w poruszaniu się pojazdów. Obecny projekt reorganizacji niestety nie przewiduje miejsca dla niepełnosprawnych, co nie oznacza, że tak już zostanie. Tutaj rzeczywiście po analizie projektu organizacji ruchu zauważyliśmy, że w tym miejscu projektant nie uwzględnił miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale w ostatnich dniach pracownicy kierownictwa osiedla Orła Białego przeprowadzili taką mini wizję lokalną też w terenie i chcielibyśmy podjąć rozmowy z projektantem, aby jak najmożliwiej zmienić ten projekt w tym miejscu i być może właśnie wygospodarować miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwa zmiana projektu. Podobnymi planami reorganizacji ruchu na osiedlach są objęte całe rataje. Zamknął przejazd nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Gołężyckiej. Zmiany na Minikowie miasto wprowadzi w życie w poniedziałek, 15 marca. Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę z wykonawcą. Ma on na wykonanie zadania czas do grudnia tego roku. Na czas remontu w rejonie placu budowy konieczne będzie zamknięcie ulicy Gołężyckiej, a najbliższy objazd umożliwiający bezpieczną przeprawę przez tory kolejowe prowadzący będzie ulicami Baranowską, Minikowo, Świętego Antoniego, Starołęcką, Forteczną i Warowną. Będzie miał około 4,5 km długości. Wiadukt w ciągu ulicy Gołężyckiej jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Konieczna jest wymiana płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej oraz remontem podpór, a także stworzenie skutecznego systemu odwodnienia oraz umocnienie skarpy. Na jezdni i chodnikach ułożona zostanie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe oraz oświetlenie. Mieszkańcy osiedla Czecha nie mają ostatnio łatwego życia. Odkąd rozpoczęła się przebudowa wiaduktu nad trasą katowicką, obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu transportu publicznego. Najwięcej kłopotów z powodu nieczynnych przystanków mają seniorzy. O nieczynnym przystanku na osiedlu Czecha mówiliśmy już w grudniu. Jego zamknięcie jest związane z przebudową wiaduktu. Część ulicy jest zamknięta, nie kursują autobusy. Mieszkańcy już wtedy mówili, że akurat na tym przystanku autobus powinien się pojawiać. Ludzie starsi z tego przystanku korzystali i jechali do tramwaju. Do tramwaju jest dosyć kawałek. Przesiadali się w tramwaj i jechali do przychodni, do miasta. Z drugą stronę przejeżdżali i jechali na ryneczek, po zakupy. Niestety Zarząd Transportu Miejskiego przekazywał, że przystanek będzie mógł zostać uruchomiony dopiero wtedy, gdy pozwoli na to stosowna zmiana organizacji ruchu, a to z kolei zależy od przebiegu prac przy przebudowie wiaduktu. Tak było prawie 4 miesiące temu. Czy teraz cokolwiek uległo zmianie? Obecnie nie jest przewidywane jego otwarcie, natomiast w momencie, kiedy będzie to oczywiście możliwe, to tak szybko, jak to będzie możliwe, będziemy chcieli go uruchomić. Natomiast na chwilę obecną, z uwagi właśnie na taką, a nie inną organizację ruchu, nie jest to przewidywane. Zarząd Transportu Miejskiego na czas remontu wiaduktu prosi o korzystanie z innego przystanku. Tymczasowo taki przystanek także jest uruchomiony na ulicy Szwedzkiej. Tam funkcjonuje kilka linii podmiejskich, takich jak 431, 435, 501, 511, także 181. To są linie, które odjeżdżają w kierunku przystanku tramwajowego Szwedzka, Pentifranowo, natomiast także linia 181 w kierunku Ronda Rataje. Nie ma przełomu w sprawie zaginionej Natalii Lik. 19-letnia mieszkanka osiedla Oświecenia ostatni raz widziana była wieczorem w czwartek, 25 lutego. Wtedy wraz ze znajomymi i ich psem spacerowała po osiedlu Powstań Narodowych. W nocy z 25 na 26 lutego wyszła z domu, zostawiając dokumenty, pieniądze i telefon komórkowy. Zabrała ze sobą tylko odzież i ślad po niej zaginął. Ojciec, kiedy następnego dnia wrócił z pracy, z nocnej zmiany, zorientował się, że Natalii nie ma, zgłosił to na komisariacie i od tego momentu trwają poszukiwania.
Ojciec wrócił z pracy do domu następnego dnia około godziny 6 rano. Nie zastał nikogo w mieszkaniu, drzwi były otwarte. Każdego, kto od chwili zaginięcia widział 19-latkę lub posiada informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Poznaniu pod numer telefonu 47 77 156 12 lub 47 77 156 13 lub pod numerem alarmowym 112. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 18 marca, jak zwykle w czwartek o 16:30. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę trzymać się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia.